Przyszedł najwyższy czas, żebym nagrała w końcu moje zakupy z AliExpress. Uzbierało mi się już mnóstwo rzeczy, na kilka przesyłek jeszcze czekam, ale nie ma sensu zbierać tego dłużej, może po prostu powiem Wam, co kupiłam. Przez długi czas obawiałam się robić zakupy przez AliExpress. Jedyne, gdzie robiłam zakupy, to był eBay. Moja koleżanka opowiedziała mi, że robi zakupy na AliExpress, kupuje różne pyłki, stemple, lakiery do paznokci itd. I to mnie tak skusiło, obawiałam się trochę tych zakupów, bo w większości trzeba czekać na przesyłki do 2 miesięcy, to wszystko idzie z Chin. No i jest taka obawa, że jednak te paczki nie dojdą, a pieniądze pójdą w błoto. Okazuje się jednak, że to jest nieprawda, ponieważ robiąc zakupy na AliExpress, płacąc za te produkty, nasze pieniądze tak jakby wiszą w powietrzu. I dopiero kiedy dostaniemy paczkę, potwierdzamy te zakupy i dopiero sprzedawca dostaje od nas te pieniądze. Czyli bez obaw, jeśli paczka w określonym czasie nie przyjdzie, otwieramy spór i wtedy zazwyczaj nasze pieniądze do nas wracają. Mam mnóstwo rzeczy tutaj, więc nie przedłużam i zaczynam. Mam tutaj otwartego też laptopa, żebym od razu mogła Wam mówić ceny. Właśnie pierwszą rzeczą, jaką kupiłam na AliExpress, są wsuwki do włosów. Wsuwki w kształcie nożyczek, złoto. Powiem Wam, że wsuwki są bardzo dobrej jakości jak na wsuwki. I za te 2 sztuki zapłaciłam 50 pi. Oczywiście wszystkie ceny są w funtach. Większość paczek przychodziła mi po około 2 tygodniach. Nie zdarzyło się, żebym czekała na paczkę, tak jak jest tam podany ten czas realizacji zamówienia. Do 2 miesięcy tam jest 50 parę dni. W większości właśnie to jest okres około 2-3 tygodni. Także te spinaczki za 50 pi. I u tego samego sprzedawcy kupiłam te już rozsławione rzęsy na AliExpress. 5 par za 69 pi. I te rzęsy to rewelacja. To jest po prostu cudo. Dzisiaj mam je na oczach. Chciałam zewnętrzne kępki, żeby pasowały do mojej długości oka. Są na bardzo cieniutkim, przezroczystym pasku, co sprawia też, że te rzęsy są takie bardzo plastyczne i łatwo je się klei. To jest po prostu cudo. Jeśli szukacie rzęs na AliExpress, to te Wam naprawdę polecam, chociaż tutaj jeszcze pojawi się u mnie sporo rzęs z AliExpress. Kolejne 3 pędzle, które kupiłam, to pędzle inspirowane, bądź jak to woli nazywać jeszcze po imieniu, to podróba Zoewy. Numerek 231, 221 i 228. Oczywiście te pędzelki kształtem odbiegają od tych oryginalnych Zoewy. Kolor też się różni, niby to jest Rose Golden, ale no widać, że to jednak nie jest to. Są mięciutkie, ale do Zoewy jednak im troszkę brakuje. Tak czy siak, nic tylko kupować, no to są bardzo tanie pędzle. Jeśli ktoś zaczyna z makijażem, to oczywiście czemu nie? I te pędzle kosztowały 0,50 funta za 1 sztukę. Następne kupiłam sobie zestaw 3 septum, to są fejki do nosa. Ja kiedyś miałam przekłuty nos, miałam septum zrobione, ale niestety moja praca wymagała pozbycia się wszystkich kolczyków, jakie mam. Zostały mi tylko tunele, dlatego że je mogę łatwo wyjąć. A po prostu takie wkładanie kolczyków, wyjmowanie codziennie, wiecie, podrażniało ten kanał przekucia, no i po prostu po jakimś czasie to wszystko mnie zaczęło boleć. Także postanowiłam kupić sobie fejki i za te 3 kolczyki zapłaciłam 85 pi. Są świetne. Kupiłam taki zestaw, żeby właśnie w nim był jeden wzór, który kiedyś już miałam i byłam z niego bardzo zadowolona. Czyli kolczyki, mała inwestycja, ale bardzo dobra. Następną rzeczą, jaką zamówiłam, były koszulki. I ogólnie troszkę śmieszne jest w AliExpress, to nie wiem, czy to tylko tak się u mnie pokazuje, no ale wątpię, żebym tylko ja miała taki problem z tym, że większość, jak przyglądam produkty, to jest na przykład podana cena niska, jak już w ten produkt wchodzę i pokazuje mi się na głównej stronie, to ta cena jest troszkę jednak wyższa. Kupiłam sobie koszulkę z Heisenbergiem. Uwielbiam Breaking Bad, oglądałam ten serial 2 razy już i zawsze chciałam mieć taką koszulkę.
No, najlepszej jakości to nie jest materiał, bo widać, że on troszkę prześwituje, ale opisałabym to jako jakość podobną do koszulek z Primarka, czyli może być. I za tą koszulkę dałam 2 funty, ale u tego sprzedawcy musiałam zapłacić za przesyłkę, więc kupiłam 3 koszulki i to razem mi wyszło 12 funtów. Tak czy siak, to jest koszulka dla mnie. Kupiłam 2 koszulki mojemu chłopakowi. I ta koszulka też kosztowała 2 coś, no ale oczywiście przesyłka do tego doszła. Czarny t-shirt i taki sam biały. I tutaj materiały już są inne. Ta biała jest taka prześwitująca, czarna jest z lepszego materiału i różnią się nadruki. Tutaj jest tak jakby malowany ten nadruk. Nie wiem, malowany, drukowany, coś takiego. A tutaj widać, że to już jest taka naklejka. I jak mój Krystian ubrał tą koszulkę, to stwierdził, że to parzy. Także nie ubiera już tej koszulki, ona sobie wisi. Nie wiem, co z nią zrobię, niech sobie wisi. A w tej ona jest podnieciona, bo w niej spałam. Także mam fajną piżamkę. Następne 2 pętle, które jak zobaczyłam, to przepadłam, musiałam je mieć. Takie cuda. One są po prostu boskie. Są mięciutkie, to jest włosie syntetyczne, czuć, że jest syntetyczny, ale są tak milusie. Ten zamówiłam, bo ten mi przypomina troszkę pędzel z Inglota 4SS, tylko że jest 2 razy większy. Fajnie wyprofilowany, myślę, że właśnie świetnie nada się jako pędzel do pudru pod oczy. No i tutaj taka fajna rozłożona kuleczka. Też bardzo fajna. No, kolory po prostu idealnie. Podoba mi się połączenie kolorystyczne. I oba pędzle kosztowały 1,23 funta. Cudo, po prostu cudo. W ostatnim czasie był wielki boom na te pędzle Artist Brush, te takie owalne. Oryginalny pędzel, ten największy, z tego co wiem, kosztuje chyba 40 funtów aż. Pełno jest tych podrób właśnie na eBayu i na AliExpress. A mnie skusiła taka malutka wersja. Pomyślałam, że to będzie jako fajny taki gadżet do korektora pod oczy albo coś, nie wiem co mnie skusiło, że go wzięłam. On kosztował 1,46 funta. I po prostu jak przyszedł, jak go zobaczyłam, to po prostu zaczęłam się śmiać. Bo ten pędzel jest po prostu do bani. Ja nie wiem, jak ktoś mógł coś takiego wypuścić. Ale już nawet wystarczy spojrzeć, jak on jest ścięty. Nie wiem, coś po prostu komuś nie wyszło. Pierwszy bubel, na jakiego trafiłam na AliExpress. Dalej, następne rzęsy i za nie zapłaciłam 1,57 funta. Oczywiście, żeby je dokleić do moich oczu, też je docinałam. Tutaj dlatego latają takie małe cośki. I te rzęsy wyglądają tak. One są piękne. One wyglądają świetnie na oczach, z tym, że trzeba się troszkę namęczyć, żeby je przykleić, bo są dość sztywne. Te paseczki są czarne, więc trzeba namalować kreskę na oku, żeby je dokleić, bo inaczej naturalnie to nie będzie wyglądać. Tak czy siak, cudowne rzęsy na większe wyjście. Zegarki. Jak zobaczyłam ten zegarek na AliExpress, to stwierdziłam, że muszę go mieć. On do złudzenia przypomina zegarek Daniela Wellingtona, który normalnie kosztuje bodajże 150 funtów, a ja dałam za swój 1,76 funta. I jak go ubrałam na rękę podczas wakacji, tak praktycznie zakładałam go codziennie. Po prostu bardzo mi się podoba. Z chęcią sobie jeszcze zamówię w innym kolorze, z innym paseczkiem, bo mój paseczek się jednak nie odczepia. I na tej samej aukcji zamówiłam tak. 2 takie zegareczki, za które zapłaciłam 1,34 funta. Taki bialutki, za który zapłaciłam 1,02 funta. Za ten 1,43 funta. I 1,39 funta. Jak za taką cenę, to te zegarki są naprawdę świetnej jakości, porządnie wykonane. Takie, no troszkę ważą. Tutaj mamy szkiełko normalne, paseczki, żadne niteczki, żadne nitki z tych pasków nie wystają. Ale to jeszcze nie koniec.
I tutaj pojawił się problem, bo ja ogólnie zamawiałam więcej tych zegarków, bo dla mojej siostry też troszkę zamówiłam. I przyszedł mi taki z kotwicą. I on ogólnie kosztował £1,29 funt, z tym, że ja zamówiłam sobie odcień Coffee, a dostałam czarny. Napisałam do sprzedawcy, że jest problem, bo nie chciałam takiego koloru, ale go dostałam. I on kazał mi wysyłać zdjęcia i tak dalej. Stwierdziłam, że nie ma co się w to bawić, bo to potrwa z miesiąc, później zanim dojdzie znowu do mnie ten zegarek. Czarny kolor jest uniwersalny, no chciałam ten Coffee, no ale nie ma sensu się wykłócać o jeden zegarek i ostatecznie potwierdziłam otrzymanie produktu. Po co komuś utrudniać? Za ten śliczny zegareczek dałam £1,34 funt, a za ten zegarek dałam £1,48 funt i on też jest piękny. Jest cudowny. On wygląda jakby był taki materiałowy. Po prostu ma tutaj taki nadrukowany wzorek, który wygląda jakby on był tutaj taki chropowaty, ale to jest wszystko gładziutkie i ten zegarek jest naprawdę ciężki. Cudeńka. Jestem zachwycona tymi zegarkami. Teraz planuję sobie zrobić organizer na takie zegarki, więc zobaczymy jak mi pójdzie. Kolejny bubel jaki kupiłam to gąbeczka inspirowana beauty blenderem i ona jest tak twarda, ona nawet po zmoczeniu nie mięknie. Ona kosztowała tylko 36 pi, to nie są praktycznie żadne pieniądze, ale najgorsze jest to, że ja wzięłam ze sobą tą gąbeczkę na wakacje. Myślałam, że fajnie właśnie nałoży się nią krem CC, ale tam później jednak na wakacje się nie malowałam, tak czy siak próbowałam ją raz tam użyć i ona... Ojejuś, ona tak śmierdzi. To jest druga gąbeczka, bo tamtą, którą miałam na wakacjach, po prostu wyrzuciłam i tą też wyrzucę, ale chciałam ją wam pokazać. Ona tak śmierdzi, nawet nie dało nic mycia. Ona po prostu wali. Ojejuś, i to jest zapach, nie wiem co to jest za zapach, takiego sztucznego plastiku, bo aż mi w gardle drapie, jak ją wącham. To jest gąbeczka paskudna. Ona tak śmierdzi, że już... No śmierdzi. Nie wyobrażam sobie stemplować nią wokół nosa, skoro ona ma taki okropny zapach. Czyli zakup nieudany. I następne to są klipsy na paznokcie do hybryd. Kupiłam je za niecałego funta. Nie używałam, ale sobie leżą i czekają. Może kiedyś się przydadzą. Hybrydy jak na razie w swoim życiu miałam założone. I ostatnia rzecz. Ostatnią rzeczą będzie pędzelek skośny. On był ogólnie podpisany jako pędzelek Anastazja Beverly Hills, ale koło Anastazji to oczywiście nie leżało i do niego mam mieszane uczucia. On dużo nie kosztował, bo tylko... właśnie. On dużo nie kosztował, bo tylko 50 pi, ale to się tutaj pokazuje. Tutaj w ogóle nie ma kleju, więc to sobie luźno lata i wypada. Ja wczoraj przycinałam sobie brwi i stwierdziłam, że użyję sobie tej szczoteczki. Tutaj ta strona pędzelka jest skośna i to włosie jest takie w miarę mięciutkie, tylko chodzi o to, że tym brwi nie umalujemy, bo to włosie jest właśnie tak miękkie, że się wygina i jest za długie. Jeśli to miał być pędzelek do brwi, to niestety się nie nada, komuś coś nie wyszło, bo włosie jest za długie i nie widzę tutaj możliwości umalowania brwi, bo po prostu precyzyjnie tego nie zrobimy. I no chciałam mieć po prostu taką spiralkę wygiętą. I jak zaczęłam nią czesać wczoraj brwi do góry, w tą stronę to chyba robiłam, tak. I ona tutaj, tego nie będzie widać, ale ten grzebyczek się odkręca tak troszkę. I on po prostu lata. Nie da się ładnie wyczesać nim brwi. Żeby to mi nie latało, to musiałam trzymać tą spiralkę tutaj i dopiero tak czesać, czyli no po prostu się nie da, ale niech sobie leży, może kiedyś coś gdzieś. I mówiłam, że ostatnia rzecz, ale to nieprawda, nie ostatnia. Czemu powiedziałam, że ostatnia? Następne pędzle z Oiwy. Pokazała mi je moja koleżanka, przez którą zresztą założyłam konto na AliExpress. Te pędzle wszystkie są nieużywane, tamte fioletowe też nie były używane, bo ja chcę po prostu to najpierw wszystko pomyć, bo to jednak troszkę brzydko pachnie, tak sztucznie. I te pędzelki też mają numerki z Oiwy. Ale kształtami się różnią, na przykład biorąc ten taki Luxe Precise Shader, to jest 238 numerek.
Jeśli któraś z Was go ma, to już na pierwszy rzut oka widać, że on jest za długi. Ale te pędzelki tak samo są fajne, mięciutkie. Ten do brwi wydaje się być identyczny. No a reszta troszkę się różni. Ten jest za długi. Ten jest za szeroki. Ale są mięciutkie i na pewno będę z nich korzystać. Nie powiedziałam, tu mamy 12 pędzli za 7 funtów. Czyli bardzo fajna oferta. I następne rzęsy kosztowały mnie funta i były ze mną na wakacjach, ale zużyłam tylko 3 pary, bo później tak się spiekłam, że mi napuchły nawet powieki. I to są połówki rzęs. Są śliczne, na cieniusieńkim, niewidocznym paseczku. Z przodu króciutkie, z tyłu już ładnie wydłużone. Nawet jak nie miałam makijażu oka, bo ja tak się nie malowałam na wakacjach, nie było sensu, ale niekiedy jak sobie pomalowałam brwi, to chciałam dokleić też rzęsy. Na powiece kompletnie nic nie miałam, nie malowałam nawet kreseczek, a dokleiłam sobie te rzęsy, ścisnęłam je ładnie z naturalnymi i wyglądały bardzo ładnie. Były praktycznie niewidoczne, ale jednak to oko było troszkę podkreślone, czyli bardzo fajna inwestycja. Jeśli je zużyję, to na pewno kupię następne. Ja ogólnie nie mam zwyczaju mycia rzęs. Oczywiście jak sobie kupuję jakieś droższe, to je umyję, żeby mieć jeszcze na drugi albo trzeci raz, żeby jeszcze użyć. Ale takie rzęsy, no po prostu moim zdaniem nie ma sensu, żeby je myć, się męczyć, poświęcać na to czas, skoro to jest takie tanie. Nie wiem, czy ktoś inny też tak marnuje rzęsy, no ale ja nie widzę w tym problemu, żeby sobie kupić kolejne opakowanie, które będzie mnie kosztowało funta. Także ich nie myję, po prostu wyrzucam. I następne rzęsy, które kupiłam, kosztowały też funta. I wyglądają tak. Te rzęsy też są bardzo piękne, są mięciutkie, bo je wyciągałam. Paseczki też tak jakby są plastyczne, że można je łatwo przykleić do oka. Te do makijażu wieczorowego, mocnego będą ładne, a te wyglądają bardziej naturalnie. Mam nadzieję, że na wszystko będę Wam robić zbliżenia, więc sobie to wszystko zobaczycie. Ale rzęsy za funta, cudowna sprawa jak dla mnie. I dopiero teraz będzie ostatnia rzecz. Kupiłam sobie podróby rzęs Huda Beauty za funt 37 bodajże. Wyglądają tak. Czyli opakowanie wygląda tak, jak wygląda normalnie. Rzęski wyglądają tak. Bardzo naturalne, na niewidocznym paseczku, wydłużone, ale ich jeszcze nie macałam, więc może pomacam. No, też mięciutkie, bardzo delikatne, będą wyglądać po prostu delikatnie i naturalnie na oczach. I to by było na tyle. Na razie tyle z moich zakupów. Jeśli przyjdą do mnie kolejne paczki, to oczywiście nagram część drugą. Jeśli ktoś z Was robi zakupy na AliExpress, to oczywiście dzielcie się, co warto kupić. Dzisiaj na tyle. Dzięki za oglądanie. Pa!